dajesz tam... Ale Eurobank jak ci płaci, powiedzmy, tak? Jak dajesz jakieś 200 zł, to, mm-hmm. to oni później przesyłają to do elektryczności, te pieniądze. Ale przez ten jeden dzień mogą korzystać z twoich pieniędzy, tak jak ten ktoś tłumaczy. Aha. I w tym sensie mu się opłaca za darmo nawet, żebyś ty do nich poszedł. A no właśnie. No bo oni nie biorą tych pieniędzy, tylko oni przesyłają do elektryczności. No może ja się spytam tym Eurobank, czy oni może tę ostatnią ratę zapłacili, bo, ale wiesz, one lubią pobierać pieniądze, zakładać, inkasować, a jak coś się dzieje, to są niemiłe. Bardzo niemiłe, a poza tym zawsze jakiś interes mają. Jaki to jest interes? Mniej, jaka to jest firma? Innogy, ale Innogy. Innogy, tak. Proszę ciebie, dzwoni do mnie z jakiejś innej tej, mówi, że Innogy jest bardzo drogie, że ja mogę mieć dużo taniej prąd i do innej firmy. Ale jak komornik do nas do domu wszedł, tam Janek Witek mieszkał, zmarł dobrze, no to więc nawet nie mogę zapłacić za ten prąd. Jak ona się dowiedziała, że tam trzeba jeszcze coś jednego zapłacić, to a kto tam trzeba dzwonić? Taka była, nie to, że była niemiła, ale wiesz, co to ją obchodzi? No, oni lubią, jak wiesz, ty wchodzisz, robisz konta, zakładasz. No to myśmy na 3 lata wzięli. Podpisujesz umowę. Chodzisz, oni są wszyscy uśmiechnięci. Może ten, kto tam wlazł, to niech płaci, ale to ją nie interesuje. Potem jest psychologia. A co tam dalej za plecami? A ludzie muszą spokojnie spać. Chcą wiedzieć, że na ich koncie jest wszystko okej, okay, że na ich koncie jest wszystko w porządku. A takiej gwarancji nie ma. Niemiecki pisał, gdy przyjdzie w grób, to załomota. A ty mówisz, że tam kiedyś oni z ciebie tak troszeczkę drwili, że jako osoba niepełnosprawna. Nie wiem, czy ty wiesz, że teraz jest ochrona osób niepełnosprawnych w różnej postaci. To dopiero do tej Polski dociera. Dotarło. I wyśmiewać, ja mówię to z punktu widzenia dziecka, co kogoś wyśmiewać, że ktoś nie ma jednej ręki, co kogoś wyśmiewać, że ktoś nie ma nogi, no to przecież to jest jakieś głupie. Ale zobacz, masz dziecko. To trzeba pomóc z kościelnego jest... nawet punktu widzenia, a oni w kościele są nauczeni czego? Drwić, kpić, wyśmiewać, gapić się. Idziesz do szkoły muzycznej, a dyrektor ci mówi? Jak dziecko jest chore, babcia była młoda kiedyś, no. Dobry, tak, to? Aha. Humor, co? Tak. Ale taki czarny. Czarny.